get so mad, there's no control in me. My thoughts get so bad, I'm like, I might grab a bat, I don't know. My wrath, my blood boils over like, oh God, here goes. I lost all feeling from my head to my... Siemanko, mam na imię Krzysiek i witam Cię na moim kanale. Dzisiaj przeprowadzimy sobie test szczotek do komina, a mianowicie, już Wam pokazuję, dwa rodzaje szczotek. Jedna standardowa, stalowa, druga z tworzywa sztucznego. Zobaczymy sobie, która z tych szczotek lepiej poradzi sobie z tak silnym zabrudzeniem komina, jak tutaj widzicie. Komin jest zdemontowany, rozebrany, gdyż jego stan techniczny wskazywał na to, iż należałoby już to zrobić, także będziemy stawiać sobie to na nowo. Widzicie, kupiłem sobie zestaw, mam dwie szczoty, oprócz tego kula jako obciążenie, aby ten komin dobrze czyścić. Trochę głośno jest tutaj na dachu, także bierzemy się za robotę i sprawdzamy. Zobaczmy sobie, jak to wygląda z bliska. Szczota, no, metalowa, stalowa. W większości polskich domów prezentuje się tak. Tutaj macie tą z tworzywa sztucznego. Też powiem Wam, fajne, takie dość to sztywnawe. Zobaczymy, jak to sobie będzie radzić. Komin zawalony dobrze. Komin rozebrany będę murował, jak jesteście zainteresowani, to oczywiście subskrybujcie. Następne filmiki będą tam z murowania. No i tutaj dla porównania macie wentylacyjny, jak wygląda. Może zaraz wezmę jakąś lampkę, przyświecimy. No tak wygląda ten spalinowy, dymowy. No zawalony dobrze, no i tutaj już wentylacja, nie? Także zaraz sobie sprawdzimy, jak to wszystko tutaj będzie działało. Mam już lampeczkę i zobaczcie sobie, jak wygląda ten wentylacyjny. A jak wygląda ten spalinowy, dymowy. No, nieźle, nie? Także będziemy sobie to czyścić. Przed murowaniem należałoby to ładnie obczyścić, no dlatego to robimy. Co do szczotek, no to dwa rodzaje. Ta metalowa, stalowa. No, dość taki miękkawy, bym powiedział. Ta z tworzywa sztucznego chyba trochę grubsze ma te końcówki. Trochę sztywniejsza jest. Oprócz tego są jeszcze różnego rodzaju lance do czyszczenia kominów, na wiertarkę. Postaram się Wam wrzucić jakieś tam przebitki albo jakieś tam fotki. Są takie też przedłużane z możliwością czyszczenia komina od dołu, jeżeli ktoś, nie wiem, boi się wchodzić na dach lub ma, no nie ma możliwości z uwagi, nie wiem, na stan dachu i tak dalej. Różne są powody, także jeżeli mamy dość dobre do wyczystki, tam jest sporo miejsca, wyczystka jest dość duża, to są po prostu, składają się z takich fragmentów, z takich, no nazwę to, takich kijków, tak? Wkładamy jeden, skręcamy, drugi skręcamy na odpowiednią długość, w zależności, wiadomo, jaki mamy komin, możemy sobie też komin wyczyścić po prostu od dołu, też jest taka możliwość. No ja mam sztuk dwie takie i te sobie będziemy sprawdzać. Dość istotną rzeczą jest również wybór rozmiaru, wielkości tej szczotki. To jest rozmiar 25 cm. Pomimo tego, że od tego miejsca do tego mam, jeżeli usunę tą sadzę, 17, ale już po przekątnej mam już około tam 23 cm, 23. Także wybrałem 25, żeby po prostu czyściło mi też te narożniki. Jakbym wziął mniejszą, no to bym czyścił tutaj tylko te ścianki, narożniki by zostawały. Dlatego pamiętać przy doborze wielkości szczoty do swojego komina. Polecimy sobie najpierw tą z tworzywa sztucznego, no bo wydawałoby się, że będzie gorsza. No plastik, a metal jednak powinien bardziej szorować, więc na początku zrobimy sobie tą zieloną, a później zobaczymy, czy ta metalowa poprawi po tej zielonej, czy nie będzie żadnej różnicy.
Kilkanaście razy tą szczotą z tworzywa sztucznego przejechałem. Prezentuje się to w ten sposób. No coś jest na pewno lepiej, ale czuć, że ona jest dość sztywna, ta szczota. I tak nie do końca też swobodnie opada, wiadomo, tam się ją puści trochę mocniej, to też wpadnie głębiej, bo też tego brudu trochę jest. Ale teraz sobie sprawdzimy tą stalową. Kolejną rzeczą, na którą należy zwrócić uwagę, jest waga tej naszej kuli. Ja wziąłem jakiś tam średni rozmiar, 2,5 kg niby to waży. I przy moim przekroju szczotki i przekroju komina, tak, i jego zabrudzenia, dodajmy, ten ciężar jest niewystarczający i po prostu nie chce mi to zejść do samego dołu. Trzeba sobie teraz jakoś z tym poradzić i improwizować. No najlepiej, wiadomo, byłoby kupić cięższą tą kulę. Myślę, że z 1,5 kilo. No taką z 3,5 myślę, że sobie dałaby radę. Także musimy sobie teraz trochę poimprowizować, żeby robotę dzisiaj skończyć. Żeby można było sobie przejść już do murowania tego komina, bo nie będę murował, jak to będę miał sych w tym kominie i później to wszystko na nowo zapaćkam. Także improwizacja czy start. Panie, tak się nie robi! Co panie? Jak ty mnie zaimponowałeś w tej chwili! Przejdźmy sobie, zobaczymy, jak ten komin został wyczyszczony. No, różnica moim zdaniem jest duża. Widać już nawet miejsca, gdzie są fugi. Wiadomo, że nie wliżę tego do typowo do czystego, bo tu już ma 10 lat ten komin, ale moim zdaniem jest ok. Jest dużo, dużo lepiej. O. Jest dużo, dużo lepiej niż było. Postaram się tu wrzucić jakieś zdjęcie, przybitkę z tego poprzedniego, jak to wyglądało. No, na razie jest tak, no i tak będzie. I będziemy dalej murować. Co do tych szczotek, włączę lampeczkę. Ta na pewno sztywniejsza. Takie większe zabrudzenia, lepiej się usuwa tą. Ta jest bardziej miękka, jak widzicie. Ona takie mniejsze zabrudzenia fajnie usuwa, jest taka dokładniejsza, jest po prostu więcej tego włosia. Tu jest mniej, ale sztywniejsze. Nawet przy takim samym obciążeniu ta schodziła mi głębiej w komin niż ta z tworzywa sztucznego. Jak widzicie, nazwijmy to druciarstwo, każdy to może nazwać jak nazwać, ale przy robocie nie wszystko się przewidzi, nie wszystko się zaplanuje. A dobrze, żeby to już po prostu dzisiaj zrobić, także dociążyłem sobie starymi motkami. Można tutaj też jakiś odważnik sobie. Najlepiej, wiadomo, większa kula. Jak widzicie, ta szczotka nie jest dużo większa niż ten otwór. Chodzi mi tutaj o te skrajne narożniki, bo to mówię, co po centymetrze tak będzie wystawać. Bo odtąd dotąd mierzymy z 23, a szczotka ma 25. Tak około centymetra wystaje. No ale wiadomo, tu jest największy opór, tak? Tutaj i tutaj, dlatego to obciążenie jest potrzebne większe, tak?
żeby po prostu to ruszyć, no bo jak to się klinuje, no to wiadomo, potrzebna jest siła. Także moi drodzy, no ja kończę czyszczenie komina. Będę się brał niedługo za murowanie. Jeżeli Wam się podobało, to łapka w górę, jeżeli nie, no to w dół. Jak się podobało, zasubskrybujcie kanał. Dla Was dużo to nie znaczy, a mi pozwoli no dalej robić swoje, rzucać filmiki, jakoś mnie tam też zachęcicie do tego, abym tworzył dalej dla Was. No i tyle. Dzięki za oglądanie. Trzymajcie się. Siemaneczko, cześć.